Dzień dobry, witajcie kochani w nowym filmiku i dzisiaj postanowiłam poruszyć temat, który jest dosyć aktualny, a mianowicie porozmawiamy sobie o cerze problematycznej. Problematycznej pod względem trądziku, czyli o pielęgnacji skóry osób, które gdzieś borykają się z trądzikiem w pojedynczych miejscach, jakimiś zmianami trądzikowymi, trądzikiem polekowym, stosują kuracje dermatologiczne, ale też posiadają trądzik dorosłych, czyli taki trądzik, który pojawia się po 30, mniej więcej 30 roku życia. I opowiem Wam dzisiaj o tym, jakie najczęściej popełniamy błędy w pielęgnacji właśnie w przypadku tego typu skóry. Zacznę od pierwszego błędu, a mianowicie stosowanie kosmetyków, które w składzie posiadają substancje wysuszające, nie do końca korzystnie działające na naszą skórę, stosowanie preparatów, które nie są dobrane do naszej skóry tak, jak powinny być. I na przykład bardzo często w pielęgnacji, w takich kosmetykach pielęgnacyjnych do skór nastolatków pojawia się pewna substancja, czy też w kosmetykach pielęgnacyjnych do skór tłustych i trądzikowych pojawia się pewna substancja o nazwie alkohol denat, czyli alkohol denaturowany. Jest to alkohol, który ma za zadanie lepiej wprowadzać w głąb skóry substancje aktywne, czyli ułatwiać ich wnikanie w głąb naszej skóry. Ale jest to też taka substancja, która matowi skórę i no niby powinna działać na ten nasz trądzik. I bardzo często ten alkohol denat znajdziemy wysoko w składzie, a to oznacza, że jest on tam w dużym stężeniu i jest go tam naprawdę dużo w tym oto kosmetyku. Niestety ten typ alkoholu działa wysuszająco na naszą skórę, ale też narusza naszą naturalną hydrolipidową warstwę, która chroni skórę przed zbyt szybkim odparowywaniem wody lub też dostawaniem się do skóry różnego rodzaju drobnoustrojów, jakichś zarazków, bakterii i całej reszty. I przy dłuższym stosowaniu tego typu kosmetyków działanie będzie odwrotne niż zamierzone. Bo okej, na początku zauważycie, że te zmiany zaczynają się zmniejszać, skóra jest matowa, już tak szybko się nie przetłuszcza, ale kiedy zostanie naruszony nasz naturalny płaszcz hydrolipidowy, wtedy zaczyna dochodzić do przesuszenia, bo woda zaczyna szybciej uciekać z naszego naskórka, skóra robi się bardziej taka poszarzała, matowa, dochodzi do różnych podrażnień, może też w konsekwencji dojść do zwiększonej produkcji sebum i działania gruczołów łojowych. Więc widzicie, trzeba przyglądać się składom kosmetykom, nie do końca wierzyć w to, o czym piszą na opakowaniach producenci, i zwracać uwagę na to, jakie te substancje znajdują się właśnie w danym preparacie. Bo to też tyczy się na przykład stosowania kosmetyków z silnymi kwasami. Przyjęło się, że kwasy tak fajnie działają złuszczająco na naszą skórę i generalnie dobrze je stosować, bo wtedy efekt będzie super. No, ale nie do końca tak jest, bo są też takie kwasy, które nie do końca dobrze będą działały na tą skórę problematyczną i stosowanie preparatów w zbyt dużej ilości, takich preparatów z kwasami w zbyt dużej ilości, wprowadzenie ich naprawdę, czasami mi piszecie, że na przykład używacie tonik z kwasami, jakąś piankę oczyszczającą z kwasami i na to jeszcze nakładacie jakiś krem z kwasami, a potem się dziwicie, że albo nie widzicie efektów, albo jest na odwrót, albo skóra źle wygląda, nadal źle wygląda, albo wygląda jeszcze gorzej. No nie ma się co dziwić, jest tego po prostu za dużo. Zbyt mocno działamy wysuszająco, zbyt silnie działamy na naszą skórę, zapominając też o kolejnym kroku, o którym zaraz Wam opowiem. No i przez to właśnie te zmiany trądzikowe nie znikają tak jak powinny, nie działamy dokładnie tą pielęgnacją, także pamiętajcie o tym, żeby jednak przyglądać się składom kosmetyków, zwracać na to uwagę i raczej odchodzić od takiego silnego, intensywnego działania wysuszającego na naszą skórę trądzikową, a skupić się na czymś innym, o czym właśnie teraz Wam opowiem. I to będzie drugi błąd, który popełniamy w pielęgnacji cery problematycznej, a mianowicie zapominamy o nawilżaniu, czasem nawet natłuszczaniu. Bo też tak jakoś dziwnie się przyjęło, że skoro mamy cerę
problematyczną, trądzikową, to trzeba ją wysuszać i matowić, a raczej odchodzić od substancji nawilżających czy też natłuszczających, bo może się okazać, że skoro będziemy nawilżać, natłuszczać, to będziemy jednak, ta skóra będzie się jednak przetłuszczała. A słuchajcie, to nie tak wcale wygląda, jakby się wydawało. I skórę problematyczną, zwłaszcza skórę trądzikową, też musimy nawilżać. I w tym kierunku stosujemy preparaty przeznaczone do cery tłustej, do cery problematycznej, które mają działanie nawilżające. Bo jeśli nie będziemy naszej skóry nawilżać, to ona w pewnym momencie zacznie się bronić i będzie produkowała większą ilość sebum, żeby się w jakiś tam naturalny sposób natłuszczać. Skóra to jest w ogóle bardzo inteligentny organ, ale to kiedyś może zrobię na ten temat oddzielny film i opowiem Wam właśnie, jak to jest z tą naszą skórą. No ale dobrze, wracamy do kwestii nawilżania i natłuszczania. Już Wam wspomniałam o tym, że na naszej skórze mamy taki naturalny płaszcz hydrolipidowy i ten płaszcz chroni nas przed zbyt szybką utratą wody, jak również z działaniem tych wszystkich czynników zewnętrznych na naszą skórę, alergenów, drobnoustrojów, jakichś metali ciężkich z powietrza, promieniowania itd., itd. I dzięki temu, że mamy właśnie ten płaszcz hydrolipidowy, powinniśmy o niego w odpowiedni sposób dbać. I tutaj nawiążę między innymi do kuracji trądzikowych, które stosujecie u dermatologa, takich kuracji dosyć silnych, mocnych, z jakimiś retinoidami, które przepisują Wam dermatolodzy. I bardzo często piszecie do mnie, że po takiej kuracji Wasza skóra jest okropnie przesuszona, jest poszarzała, bardzo często też dochodzi do przebarwień. I co robić? No i tutaj właśnie, idąc do dermatologa, kiedy chcemy wyleczyć ten nasz trądzik, oczekujemy, że dostaniemy odpowiedniego leczenia i ta skóra będzie w idealny sposób wyglądała. Ale niestety prawda jest taka, że dermatolog przepisze nam odpowiednie maści, kremy i całą resztę kuracji, antybiotyki, ale już nie zadba o to, nie powie Wam, jak teraz dbać o skórę w domu, czyli jaką pielęgnację stosować, jakie kosmetyki stosować, żeby połączyć ze sobą kurację antybiotykiem działającą na trądzik właśnie z kuracją taką domową. Tutaj najczęściej powinien wkroczyć kosmetolog lub kosmetyczka, który Wam ułoży cały plan takiej pielęgnacji i działając silnie, wysuszająco, leczniczo na skórę, musimy dbać o naturalną barierę ochronną naszą skórę, czyli musimy wprowadzić takie preparaty, które będą ją nawilżały, natłuszczały, będą sprawiały, że ten płaszcz hydrolipidowy będzie, tak jakby mam tu powiedzieć, zamknięty, czyli będzie też działał ochronnie pod względem tego wszystkiego, co mamy z zewnątrz, bo kiedy podziałamy silną substancją leczniczą, to niestety ten hydrolipidowy płaszcz zostanie zaburzony. Więc musimy prowadzić pielęgnację taką zrównoważoną, zbilansowaną. I właśnie w takich przypadkach trzeba w domu stosować kosmetyki, które będą dbały o nawilżenie, ochronę, natłuszczenie, odbudowę tej warstwy. Trzeba stosować odpowiednie filtry. To jest w ogóle bardzo, bardzo ważne, żeby chronić skórę przed promieniowaniem. Czasem sięgamy też po takie filtry, które będą działały właśnie odbudowująco na naszą barierę ochronną na skórkę. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Także pamiętajcie, że skupiając się na pielęgnacji przeciwtrądzikowej, musicie też dbać o odpowiednie nawilżenie skóry i natłuszczenie, nie tylko od wewnątrz, co jest oczywiście bardzo, bardzo ważne, ale też od zewnątrz. I nie bójcie się preparatów nawilżających, nawet natłuszczających, nie bójcie się tego, że coś Was zapcha. Musicie tworzyć na Waszej skórze ochronny filtr. Musicie działać na tą skórę ochronnie właśnie w takich momentach, kiedy stosujecie tego typu kuracje. Nawet jeśli nie stosujecie takich silnych kuracji antybiotykowych od dermatologa, to też pamiętajcie o tym, że jeśli na przykład w porannej pielęgnacji stosujecie krem matujący, taki, który będzie działał przeciwtrądzikowo,
to na przykład w wieczornej pielęgnacji pozwólcie sobie na lekki krem nawilżający lub też krem odbudowujący tą ochronną barierę naszego naskórka, albo też na odwrót. Nawilżajcie skórę w porannej pielęgnacji, a w wieczornej pielęgnacji działajcie przeciwtrądzikowo. Czyli pamiętajcie o tym, że jednak ta równowaga jest bardzo ważna i to nawilżenie skóry to jest podstawa. Kolejny błąd, który popełniamy w przypadku pielęgnacji cery problematycznej, trądzikowej, tłustej, czy też z trądzikiem dorosłych, to jest stosowanie zbyt mocnych peelingów mechanicznych. Przyjęło się, że jeśli mamy skórę suchą lub też normalną, to fajnie sprawdzą się peelingi enzymatyczne lub peelingi kwasowe. A jeśli mamy skórę mieszaną, czy też tłustą, to wtedy możemy sięgać po peelingi drobnoziarniste czy też gruboziarniste, takie peelingi, które będą działały złuszczająco, mocniej złuszczająco na naszą skórę. Ale powiem Wam z doświadczenia, że to wcale tak dobrze nie wygląda. Jeśli będziemy non-stop tą naszą skórę torturować właśnie takim silnym działaniem mechanicznym złuszczającym, to efekt niestety będzie odwrotny, bo znowu skóra zacznie się bronić i produkować większą ilość młodych komórek i też ten naskórek zacznie się szybciej odbudowywać. Ja generalnie jestem taką osobą, która poleca łączenie różnego rodzaju peelingów w pielęgnacji, a już w ogóle hitem według mnie jest kawitacja w codziennej pielęgnacji domowej, regularnie stosowana, bardzo fajnie działa antybakteryjnie, złuszczająco, bo działa delikatnie. To jest też kawitacja, peeling kawitacyjny w domu, to jest też taki zabieg, który możemy stosować raz w tygodniu przy każdym typie cery, problematycznej, naczyniowej, z trądzikiem różowatym, w tej pierwszej fazie, czy nawet w tej drugiej fazie, czy też właśnie w przypadku cery mieszanej, suchej, cery tłustej, trądzikowej itd., itd. To jest naprawdę świetny zabieg i ja już Wam go wielokrotnie polecałam, bo efekty przy takim regularnym stosowaniu widać, naprawdę widać na skórze. Natomiast w sprzedaży mamy różnego rodzaju szczoteczki mechaniczne, szczoteczki soniczne, no i właśnie te peelingi mechaniczne, kosmetyczne, które zawierają w składzie różnego rodzaju drobinki. I no nie do końca musimy się ich obawiać, ale też nie stosować ich zbyt często. Jeśli mamy skórę tłustą, na której nie ma zmian trądzikowych, wtedy raz na jakiś czas możemy sobie pozwolić na takie silniejsze złuszczanie, złuszczanie mechaniczne. Jeśli na przykład stosujecie szczoteczki w oczyszczaniu, to ja również polecam Wam takie rozwiązanie, żeby nie stosować tych szczoteczek codziennie, na przykład w porannej wieczornej pielęgnacji, czy też w samej wieczornej pielęgnacji, kiedy robicie demakijaż, ale na przykład stosować je co drugi dzień, co trzeci dzień, dwa razy w tygodniu i wtedy lepiej doczyszczać tą Waszą skórę. Nie robić tego codziennie. I często też fajnie sprawdzają się kosmetyki, które rzeczywiście zawierają w swoim składzie kwasy lub też preparaty enzymatyczne. Co prawda teraz mamy okres letni, więc kwasy nie są wskazane, ale pamiętajcie jednak, że to takie mocne szorowanie na skórze, mocne drapanie, zwłaszcza w momencie, kiedy mamy jakieś zmiany ropne, kiedy coś naprawdę na tej skórze naszej się dzieje, to pocieranie jej, rozcieranie to nie jest dobre rozwiązanie. Lecimy dalej i kolejny błąd, który popełniamy w przypadku cer problematycznych, czyli zajmujemy się skórą na własną rękę. O, tak bym powiedziała. Nie idziemy do dermatologa, nie robimy odpowiednich badań, nie sprawdzamy, dlaczego nasza skóra tak reaguje. Widzimy, że coś na niej się dzieje, pojawiają się jakieś wypryski, pogarsza się jej stan i sami podejmujemy decyzję, dobra, teraz musimy kupić jakieś kosmetyki, wprowadzić jakiś preparat pielęgnacyjny i zacząć działać. Już nie mówiąc o tym, że jeśli pojawiają się jakieś zmiany ropne na naszej skórze, to sami je wyciskamy. To już w ogóle jest coś okropnego i nie róbcie tego, ostrzegam, nie róbcie, nie wyciskajcie żadnych zmian, ale zaraz do tego wrócimy. Czyli słuchajcie, kiedy dzieje się coś na naszej skórze, to oznacza, że coś jednak dzieje się też zazwyczaj w naszym organizmie. I warto pójść do dermatologa, warto się przebadać, warto zrobić odpowiednie badania i sprawdzić, co się dzieje. Bo czasami trądzik związany jest na przykład ze stosowaniem leków.
Może być też tak, że trądzik pojawia się w momencie, kiedy mamy jakieś zmiany hormonalne. Może być też tak, że na naszej skórze jest w tym momencie jakaś bakteria lub też coś złego dzieje się w naszych jelitach. Tutaj naprawdę pojawia się bardzo dużo takich kwestii chorobowych związanych z naszym organizmem i odbiciem tego na naszej skórze. Dlatego też ja zostawię Wam dzisiaj w opisie do tego filmu linki do postów na moim blogu, gdzie dokładnie opisałam, co trzeba po kolei zrobić, ale też w jednym z tych postów znajdziecie listę badań, które warto wykonać. I w ten sposób będziecie mieć wszystko w jednym miejscu, zamiast szukać gdzieś po internecie, jakie badania powinniśmy zrobić konkretnie i też dać się naciągać lekarzom na zrobienie ogromnej listy tych badań, to macie tam w tych postach wszystko dokładnie opisane, plus do tego też są posty, w których polecam Wam godne uwagi, preparaty, kosmetyki w pielęgnacji cery trądzikowej, jak również trądziku dorosłych. Słuchajcie, trochę tak będzie, także lecimy dalej z tematem. No i właśnie, tutaj muszę nawiązać do tych wyprysków, które sobie wyciskam. Dlaczego to nie jest takie dobre? No, po pierwsze, wyciskając zmianę ropną, działamy na nią mechanicznie. I tak naprawdę tylko kosmetyczka czy kosmetolog wie, w jaki sposób nacisnąć, jakby wam to powiedzieć, nakuć daną zmianę, żeby nie pogorszyć jej stanu. O, może tak. Więc bardzo często robimy to nieumiejętnie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że wyciskając te zmiany ropne, później niedokładnie je oczyszczamy. Nie wiemy nawet, jak to robić. I przez to też gdzieś to wszystko na tej naszej skórze się roznosi. Kolejna ważna sprawa to niestety przebarwienia pozapalne, które też się pojawiają w momencie, kiedy sobie tak gdzieś tam działamy na tej naszej skórze. Także widzicie. Może to jest trochę taki obrzydliwy temat dla niektórych, ale to jest bardzo ważne. Jeśli na waszej skórze pojawiają się jakieś zmiany ropne, czujecie, że gdzieś coś zaczyna się dziać, to są czasami takie bolące grudki, czy widzicie, że coś takiego, robi się taka zmiana ropna, że gdzieś tam widać tak zwaną główkę, taką białą, zostawcie to. Nie wyciskajcie tego. Nie działajcie na własną rękę. Dajcie skórze pracować, dajcie jej odpocząć, dajcie jej po prostu podziałać w tym momencie. Ona sama będzie wiedziała, jak taką zmianę zaleczyć. A jeśli już bardzo Wam to przeszkadza, to możecie tutaj podziałać światłem, światłem niebieskim. Możecie wybrać się do kosmetyczki czy do kosmetologa, który podziała na taką zmianę ropną, powie, jaką substancję zastosować. Możecie na przykład podziałać pastą cynkową, maścią cynkową, ichtiolową, delikatnie gdzieś na tą zmianę, ale broń Boże, nie podchodzimy do wyciskania i nie robimy czegoś takiego na naszej skórze. A skoro już jesteśmy przy tych zmianach trądzikowych na naszej skórze, to musicie też pamiętać o pewnej ważnej sprawie, która najczęściej jest stosowana przez młode kobiety, czasami nastolatki, ale też zdarza się, że pojawia się w przypadku starszych kobiet. A mam tutaj na myśli zbyt mocny makijaż. Tak, dobrze usłyszałyście. Ja wiem, że trądzik to nie jest coś przyjemnego na naszej skórze, nie jest on komfortowy i też nie wygląda dobrze, a przez to też i my się źle czujemy. Ale jeśli będziemy przykrywać ten trądzik mocnymi, ciężkimi podkładami, robić to codziennie, przypudrowywać, działać matująco, wysuszająco, to słuchajcie, nigdy nie wyleczycie waszej skóry i nigdy na nią nie podziałacie tak jak należy. Ona będzie się bronić, bo wyobraźcie sobie, że ten makijaż nosicie przez kilka dobrych godzin. To jest naprawdę gruba warstwa kosmetyku na waszej skórze. Skóra przestaje oddychać, przestaje pracować tak jak powinna. Jeśli rzeczywiście gdzieś tam ta zmiana się pojawia, to poczekajmy. Poczekajmy, odczekajmy chwilę. Nie tuszujcie je jakimś mocnym korektorem wysuszającym, który zazwyczaj i tak będzie widać, bo gdzieś tam sobie przykryjemy, ale to nie podziała dobrze na taką zmianę. Jeśli wasza skóra jest trądzikowa, to postawcie przede wszystkim na pielęgnację, na leczenie.
uzbrojcie się w cierpliwość. Wiem, że to nie będzie łatwe. Wiem, że czasem jest to pracochłonne, wymaga czasu, ale słuchajcie, skóra Wam się odwdzięczy. Jeśli zajmiecie się pielęgnacją, skupicie się na pielęgnacji, na leczeniu, na zabiegach, a nie na makijażu i przykrywanie tego, co na tej skórze się znajduje, to zobaczycie, że po pewnym czasie skóra zacznie lepiej wyglądać. Więc pamiętajcie, ciężki, mocny, taki kryjący, matujący makijaż nie. Bardzo często pytam Was, jeśli rozmawiamy sobie o pielęgnacji trądzikowej, kiedy piszecie do mnie w mailach, prosicie mnie o jakąś poradę, jak wygląda Wasze środowisko wokół i też jak dbacie o to, co macie wkoło. Dlaczego Was o to pytam? Bo czystość, kochani, to jest bardzo ważna sprawa. Bo zazwyczaj, kiedy stosujemy różnego rodzaju kuracje trądzikowe, ale też substancje, silniejsze substancje, kiedy działamy na naszą skórę i dochodzi do tego naruszenia hydrolipidowego płaszcza, czasem nawet o tym nie mamy pojęcia, to bardzo ważne jest utrzymanie czystości wkoło nas samych. Czyli na przykład pościel, poduszki, pędzle, kosmetyki. Tak, regularne czyszczenie pędzli. No bo po jednym użyciu na tych pędzlach zostają resztki podkładu, zostają resztki cieni, resztki pudru. Jeśli one sobie tam będą na tych pędzlach naszych leżeć, działać, no to oczywiście zaczną zbierać się też drobne ustroje, a my później będziemy sobie to na tej naszej skórze roznosić. To samo w przypadku pościeli. Jeśli nie będziemy dbali o czystość, na przykład poduszki, czyli wymianę tej poszewki, regularną wymianę poszewki, to wyobraźcie sobie, co na niej będzie, już nie mówiąc o roztoczach i całej reszcie, ale przecież wycieramy naszą twarz, skórę, głowę w poduszkę co wieczór. Czasem nakładamy jakieś substancje na nasze włosy, jakieś olejki, to też gdzieś tam się wyciera, czy pozostałości pielęgnacji wieczornej. Już nie mówiąc o kurzu, no właśnie te roztocza i cała reszta, resztki naszej martwej skóry. To wszystko gdzieś tam pozostaje i później przenosi się na naszą skórę. Kiedyś był też taki, powiem Wam, trend wśród blogerek, które informowały o tym, żeby nie myć skóry w porannej pielęgnacji, bo to będzie działało wysuszająco i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, jak ja o tym usłyszałam, to się zaczęłam za głowę łapać. Mówię, no jak można nie myć skóry w porannej pielęgnacji? Przecież to, co zbiera się na naszej poszewce, to jest jakiś dramat. Pozostałości kosmetyków, substancje aktywne, które gdzieś tam mamy na tej skórze po całej nocy, nakładanie na to kolejnej pielęgnacji, makijażu i tak funkcjonowanie w ciągu dnia, może na samym początku będzie super i zobaczycie, że okej, nie będę zmyć mojej skóry w porannej pielęgnacji, to będzie sobie tam działała jakaś naturalna warstwa tłuszczowa i ta skóra będzie wyglądała dobrze, ale to będzie tylko na samym początku, musicie mi zaufać. Na samym początku rzeczywiście tak to będzie wyglądało, później będzie coraz gorzej i zaczniecie się zastanawiać, coś mnie zapycha, skąd te wypryski? No bo powiedzcie mi prawdę, niech podniesie rękę teraz ten, kto powie, że codziennie zmienia poszewkę. Bo jakoś mi się wierzyć w to nie chce, że jesteśmy w stanie codziennie zmieniać poszewkę, codziennie ją prać i dbać o to, żeby jednak tej naszej skóry nie domywać w porannej pielęgnacji. Dramat. Przepraszam Was, ale to jest dramat. Więc czystość, słuchajcie, czystość też naszych kosmetyków, bo bywa, że na przykład mamy jakiś kosmetyk z pompką i gdzieś tam na tym otworku zbiera nam się produkt i on tam sobie zostaje. Na pewno wiele razy Wam się to zdarzyło, że on gdzieś tam jest, potem on się robi taki suchy, już niekorzystny tam i wyobraźcie sobie, że teraz przy tym otworku działają różne drobne ustroje. Więc domywajcie opakowanie. To samo w przypadku słoiczków, w których mamy krem, do których wkładamy sobie paluszek, nie stosujemy jakichś łopatek, łyżeczek, które wyciągają. I tak sobie przenosimy, no bo nie zawsze pamiętamy o tym, żeby jednak umyć ręce przed zastosowaniem pielęgnacji. Ja wiem, opowiadam Wam o takich ekstremalnych sytuacjach, ale niestety takie sytuacje mają miejsce. I to jest też związane z tym, o czym za chwilę Wam powiem.
Czyli ta czystość, słuchajcie, dbajmy o czystość w naszym środowisku, w miejscach, w których przebywamy, o czyste pędzle, o czyste kosmetyki, o pościel. Dbajmy o to, żeby jednak wokół nas było czysto i też odpowiednio pielęgnujmy naszą skórę. Ale no właśnie, wspomniałam Wam, że nie zawsze się to udaje, a nie udaje się to w przypadkach stresowych. Kiedy w ciągu dnia mamy dużo stresu, kiedy mamy jakieś problemy, kiedy o czymś intensywnie myślimy, kiedy coś nagle zaburzy nam tą pielęgnację łazienkową, musimy wyjść, coś zrobić i tak dalej, i tak dalej. Wtedy dochodzi do różnych właśnie takich ekstremalnych sytuacji. Niestety, słuchajcie, stres jest czymś, co bardzo źle działa na naszą skórę i nie zawsze udaje nam się go ograniczyć. Jeśli mamy taką możliwość, jeśli macie taką możliwość, to starajcie się ten stres ograniczać w jak największych w największych momentach, bo stres źle wpływa na naszą skórę i powoduje, że pojawiają się jakieś zmiany trądzikowe, że skóra jest bardziej alergiczna, podrażniona, że coś tam na niej zaczyna się dziać. Nie każdy jest w stanie wyspać się 8 godzin, a sen bardzo dobrze robi na naszą skórę i też mamy różne sytuacje w naszym życiu, które działają na nas stresująco, ale jeśli możecie, to postarajcie się je ograniczać. Znajdźcie sobie taki sposób, który będzie Was relaksował, oddychanie, spacer, sport. Coś, co będzie sprawiało, że ten stres będzie z Was wychodził i będzie go mimo wszystko mniej. I to też sprawi, że Wasza skóra będzie wyglądała lepiej. I na zakończenie tego długiego filmu jeszcze jedna ważna sprawa, a mianowicie dieta. Tak, dobrze usłyszeliście. Ja nie jestem dietetykiem i nie jestem też osobą, która prowadzi bardzo zdrowy typ życia. Nie jestem wegetarianką, a tym bardziej weganką. Ale doskonale wiem o tym, że jednak dieta ma bardzo duży wpływ na kondycję naszej skóry i na jej wygląd. I są takie substancje, które powodują, że jednak dochodzi do tych zmian trądzikowych. Trzeba tę dietę bilansować, trzeba na tę dietę zwracać uwagę. Ja nie mam tutaj na myśli oczywiście stosowania jakichś diet odchudzających, diet wegańskich, roślinnych i całej reszty. Nie. Słuchajcie, chodzi mi tutaj między innymi o zbyt dużą ilość słodyczy, zbyt dużą ilość fast foodów, takich produktów, które nie są dla nas zdrowe, bo to odbija się na naszych organach wewnętrznych, na naszych jelitach, a na wątrobie, a później ma przełożenie na to, jak wygląda nasza skóra, która wyrzuca z siebie te wszystkie toksyczne substancje, która działa właśnie alergicznie, pokazuje nam, że są jakieś alergie pokarmowe i to widać na naszej skórze, bo tak, może się też tak zdarzyć, że w przypadku alergii pokarmowych, o których nawet nie mamy pojęcia, coś na tej skórze się dzieje. I ktoś z Was może powiedzieć, no dobrze, ale ja na przykład bardzo dobrze się odżywiam, nie piję mleka krowiego, nie jem mięsa, a mimo wszystko i tak mam gdzieś ten trądzik, gdzieś te zmiany się pojawiają. Tutaj oczywiście rozwiązanie może być związane na przykład z hormonami, ale właśnie może być też związane z tym, że mamy na przykład alergię pokarmową na jakąś substancję, którą przyjmujemy codziennie i nasza skóra pokazuje nam, że coś jest nie tak. Więc warto się wtedy zbadać i sprawdzić, o co tak naprawdę tutaj w tym wszystkim chodzi. Także widzicie, dieta też ma wpływ na to, jak nasza skóra będzie wyglądała. Jeśli będziemy dbali o to, co jemy, to też będziemy widzieli efekty w jakości naszej skóry. I nie bez powodu mówi się, że to, co wrzucamy do naszego żołądka, to później działa na to, jak wyglądamy, bo to jednak jest prawda. Oczywiście ja nie mówię tutaj o tym, żebyście totalnie ze wszystkiego zrezygnowali, przestali jeść słodycze, bo one są złe, ograniczyli gluten, przestali jeść makarony, zrezygnowali z mięsa itd., itd. Nie, chodzi mi tutaj o to, żebyście przyjrzeli się dokładnie temu, co jecie i poszukali problemu. Zwrócili na to uwagę, co w tej waszej diecie codziennie się pojawia, czego jest za dużo, co może źle wpływać na stan waszej skóry. Może rzeczywiście są jakieś alergie pokarmowe, może za mało wody przyjmujecie i skóra się broni, bo tak też może być i produkuje więcej tego sebum. Zwróćcie na to uwagę i przyjrzyjcie się właśnie waszej diecie.
No dobrze, kochani, czas kończyć ten dzisiejszy film. Myślę, że poruszyłam chyba wszystkie możliwe tematy, jeśli chodzi o cerę problematyczną i to, co najczęściej, te błędy, które najczęściej popełniamy, jeśli właśnie chodzi o trądzik, zmiany trądzikowe i całą resztę. No, jeśli nie wyczerpałam tematu, a wiecie o czymś, o czym ja nie wiem, to koniecznie piszcie w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa. Tak jak wspomniałam wcześniej, zostawię Wam linki do tych wszystkich moich postów na blogu, gdzie możecie znaleźć ważne dla Was informacje. No i co? Widzimy się w kolejnym filmiku. Także trzymajcie się cieplutko. Buziaki, pa!